26 września 2024 roku. Oskar Picht, nazwisko synonimiczne z wzmocnieniem pozycji osób niewidomych, zaszczycił stronę główną Google. Jego praca i wynalazki miały ogromny wpływ na życie wielu ludzi na całym świecie. Jego podobizna, oddana w figlarnym, a zarazem wzruszającym stylu Google Doodle, uczciła jego przełomowy wkład. Google Doodle to nie tylko sztuka, ale także sposób na edukację i inspirację. Doodle przedstawia Pichta obok jego rewolucyjnego wynalazku maszyny do pisania w alfabecie Braille'a. Wynalazek ten zrewolucjonizował sposób, w jaki osoby niewidome mogły komunikować się i uczyć. Data ta jest rocznicą zdobycia przez Pichta złotego medalu na Międzynarodowej Wystawie Maszyn do Pisania w Wenecji w roku 1907. To wydarzenie było kamieniem milowym w jego karierze. Nagroda ta ugruntowała jego miejsce w historii. Była to zasłużona nagroda za jego innowacyjność i determinację. Google Doodle służą jako cyfrowe pomniki, upamiętniające ważne postacie i wydarzenia. Każdy doodle ma swoją unikalną historię do opowiedzenia. Doodle Pichta przedstawił jego historię globalnej publiczności. Dzięki temu jego osiągnięcia zostały docenione na całym świecie. Ten prosty, ale skuteczny hołd pozwolił spojrzeć na życie człowieka oddanego poprawie życia innych. Jego praca nadal inspiruje kolejne pokolenia. Był to stosowny hołd dla prawdziwego innowatora. Oskar Picht pozostaje symbolem nadziei i postępu. Podróż Oskara Pichta rozpoczęła się w Pasewalku w Niemczech 27 maja 1871 roku. Było to małe, ale tętniące życiem miasteczko, pełne historii i tradycji. Urodzony jako syn Wilhelma, piekarza, i Herminy, Oskar dorastał w otoczeniu zapachu świeżo pieczonego chleba i ciepła rodzinnego domu. Młody Oskar spędził wczesne dzieciństwo w prostocie swojego rodzinnego miasta, bawiąc się na ulicach i poznając lokalne zwyczaje. Uczęszczał do lokalnej szkoły, gdzie zdobywał podstawową wiedzę i kładł podwaliny pod swoje przyszłe dążenia. Szkoła była miejscem, które rozbudzało jego ciekawość świata. Następnie obrał ścieżkę poświęconą edukacji, kształcąc się w seminarium nauczycielskim w dzisiejszej Policie w Polsce. To tam odkrył swoje powołanie do nauczania. To doświadczenie zaszczepiło w nim głęboką pasję do uczenia się i przekazywania wiedzy innym. Dostrzegając wyjątkowe wyzwania, przed którymi stoją osoby niewidome, Picht poszukiwał specjalistycznego szkolenia, aby lepiej im pomagać. Zanurzył się w świat tyflopedagogiki, studiując metody nauczania osób niewidomych. Zdobył praktyczne doświadczenie w ośrodku dla niewidomych w Berlinie, gdzie mógł zastosować swoją wiedzę w praktyce. Ta kluczowa decyzja miała zdefiniować jego życiowe dzieło, prowadząc go do wielu innowacji w edukacji osób niewidomych. Najtrwalszym wkładem Oskara Pichta był wynalazek maszyny do pisania w alfabecie Braille'a. To pomysłowe urządzenie zmieniło sposób, w jaki osoby niewidome uzyskiwały dostęp do komunikacji pisemnej. Otworzyło nowe możliwości edukacji i autoekspresji. Przed wynalazkiem Pichta pisanie w Braille'u było żmudnym procesem. Polegało na ręcznych narzędziach, które były powolne i nieporęczne. Maszyna do pisania Pichta usprawniła ten proces. Jego pierwszy prototyp powstał w 1899 roku, co stanowiło przełomowy moment w historii technologii wspomagających.
Dwa lata później uzyskał patent na swój wynalazek, utrwalając jego znaczenie. Przez lata udoskonalał swój projekt. Maszyna do pisania w alfabecie Braille'a to coś więcej niż tylko mechaniczny cud. Była symbolem wzmocnienia pozycji społeczności osób niewidomych. Zapewniała narzędzie do niezależności i samodzielności. Otwierała drzwi do edukacji, zatrudnienia i integracji społecznej. Dzięki wynalazkowi Pichta osoby niewidome mogły skuteczniej się komunikować. Mogły pisać listy, tworzyć dokumenty i łatwiej uzyskiwać dostęp do literatury. Maszyna do pisania ułatwiła również dostęp do edukacji. Niewidomi uczniowie mogli teraz robić notatki, odrabiać zadania domowe i korzystać z materiałów edukacyjnych w bardziej efektywny sposób. Wynalazek Pichta zrewolucjonizował alfabet Braille'a, pozostawiając trwałe dziedzictwo wzmocnienia. Poza maszyną do pisania w alfabecie Braille'a, wkład Oskara Pichta sięgał dalej, obejmując wiele innych innowacji. Był oddanym tyflopedagogiem, zaangażowanym w poprawę życia osób niewidomych, pracując niestrudzenie nad ich edukacją i integracją. Opowiadał się za ich włączeniem do głównego nurtu społeczeństwa, walcząc o równe prawa i możliwości. Zlecił stworzenie dotykowego globusa, pozwalającego niewidomym uczniom poznawać świat za pomocą dotyku, co było rewolucyjnym krokiem w edukacji. Picht wykorzystywał również nowe technologie, aby ułatwić życie osobom niewidomym, wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Wygłosił pierwszy wykład radiowy na temat ślepoty, podnosząc świadomość i promując zrozumienie wśród szerokiej publiczności. Wykorzystywał media, aby edukować społeczeństwo na temat wyzwań i sukcesów społeczności osób niewidomych, zmieniając percepcję społeczną. Zainicjował nawet produkcję pierwszego filmu o osobach niewidomych, zatytułowanego Unsere Blinden und ihre Welt. Nasi niewidomi i ich świat, który stał się kamieniem milowym. Ten przełomowy film oferował wgląd w życie i doświadczenia osób niewidomych, ukazując ich codzienne wyzwania i triumfy. Google Doodle, honorujące Oskara Pichta, jest świadectwem potęgi innowacji i jej wpływu na społeczeństwo. Uznaje przełomowy wkład Pichta w społeczność osób niewidomych. Doodle przypomina o znaczeniu dostępności i integracji. Podkreśla transformacyjną moc technologii w przełamywaniu barier i wzmacnianiu pozycji osób z niepełnosprawnościami. Umieszczając Pichta na swojej stronie głównej, Google celebruje ducha pomysłowości i dążenia do wiedzy. Inspiruje innych do kreatywnego myślenia i opracowywania rozwiązań, które odpowiadają na realne wyzwania. Google Doodle to coś więcej niż tylko ulotne dekoracje. Są potężnymi narzędziami edukacji i pamięci. Przedstawiają użytkownikom ważne postacie i wydarzenia historyczne, wzbudzając ciekawość i zachęcając do dalszego zgłębiania tematu. Doodle często zawierają interaktywne elementy, angażujące użytkowników w zabawny i pouczający sposób. Przekształcają stronę główną Google w dynamiczną platformę do nauki i odkrywania. Upamiętniając takie osoby jak Oskar Picht, Google podkreśla wkład nieznanych bohaterów, którzy wywarli znaczący wpływ na świat. Przybliżają te historie globalnej publiczności. Dziedzictwo Oskara Pichta wykracza daleko poza